Patronem dzisiejszego odcinka jest wypalana pieczołowicie metodą mistrzowską, świeżo palona, 100% arabika z Brazylii, Brazylia Yellow Bourbon z naszej małej palarni Broda Coffee. Ciekawa mieszanka, naturalnie słodka, czuć w niej nuty karmelu i prażonych orzechów. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście tego rodzaju kawy, gorąco polecam. Pamiętajcie, że dobry ekspres to tylko połowa sukcesu. Ekspres do kawy Jura E6 EC z roku 2022. To ekspres, który występuje w dwóch wersjach kolorystycznych w regularnej ofercie. Jest to wersja Dark Inox oraz wersja Piano Black. W tym ekspresie możemy przygotować 8 kompozycji, nie tylko kawowych, 8 produktów, zaprogramować i przygotować 8 produktów wraz z kilkoma modyfikacjami. Zerknijcie, jakie to są produkty. Może to być espresso, bądź też 2 razy espresso, jeżeli klikniemy ten przycisk 2 razy w odstępie krótszym niż 2 sekundy. Kawa, bądź też 2 kawy. Cappuccino, bądź też cappuccino extra shot, jeżeli wybierzemy taką opcję. Porcja pianki mlecznej i na drugim ekranie kawa baristy i lungo baristy. I to są kawy, które są przygotowane w ten sposób, że najpierw dozowane jest espresso, a później przez wylewkę gorącej wody umieszczoną centralnie za wylewką kawy dozowana jest gorąca woda, czyli jest przygotowana dokładnie tak, jak robią to bariści. Macchiato, czyli espresso z kropelką mleka i porcja gorącej wody. Fronty ekspresów są wykonane w wymienionych przeze mnie wcześniej wersjach kolorystycznych, natomiast reszta bryły ekspresu jest czarna, czarna matowa. Od góry na ekspresie znajdziemy włącznik Zero Energy. To jest taki włącznik, który sprawia, że w momencie, kiedy ekspres jest wyłączony, nie pobiera zupełnie żadnej energii. Centralnie z tyłu od góry znajdziemy regulację grubości mielenia. Pamiętajcie, aby regulować grubość mielenia tylko i wyłącznie w momencie, kiedy młynek pracuje. Tuż obok znajduje się wsyp kawy mielonej. Możemy w tym ekspresie przygotowywać wszystkie dostępne kawy z kawy już wcześniej zmielonej. Pamiętajcie, aby wrzucać tutaj maksymalnie 2 płaskie miarki, które są dołączone w zestawie startowym. 2 płaskie miarki kawy wcześniej zmielonej. To miejsce to jest również miejsce, do którego wrzucamy tabletkę czyszczącą w procesie czyszczenia modułu zaparzającego z olejków kawowych w momencie, kiedy ekspres o to poprosi. Centralnie od góry na ekspresie znajdziemy pojemnik na ziarno, przykryty pokrywą aroma, czyli taką pokrywą z gumową uszczelką, która chroni aromat ziaren znajdujących się w tym pojemniku. Pojemnik ma pojemność 280 gramów, nie posiada aktywnej kontroli ilości ziaren w tym pojemniku. Wersja ekspresu do kawy Jura E6 EC jest wyposażona w młynek Professional Aroma Grinder i to jest najnowsze rozwiązanie technologiczne Jury. Bardzo szybki, bardzo precyzyjny, cichy, z żarnami stalowymi, stożkowymi, czyli tak jak w młynkach profesjonalnych, młynek, który sprawia, że to ziarno, które jest przygotowywane do zaparzenia naszego espresso, ma dokładnie taką frakcję, jest idealnie zmielone, tak jak tego sobie zażyczymy. Po lewej stronie patrząc od frontu, pod pokrywą maskującą z tyłu ekspresu znajduje się złącze serwisowe. W to złącze serwisowe w ekspresie do kawy Jura E6 EC wpinamy akcesorium. Akcesorium dodatkowe, czyli adapter Jura WiFi Connect. Dzięki temu adapterowi ekspres będzie mógł się połączyć z naszą siecią domową Wi-Fi, a my, wszyscy użytkownicy, przy pomocy naszych smartfonów i aplikacji Jura Operating Experience też będziemy mogli się wtedy połączyć z naszym ekspresem i na naszych smartfonach dla siebie będziemy mogli ten ekspres, wszystkie napoje kawowe personalizować. Również pod tą samą pokrywą maskującą znajduje się zbiornik na wodę. Zbiornik o pojemności 1,9 litra. Do tego zbiornika wraz z adapterem mieści nam się filtr Claris Smart. Ten ekspres jest kompatybilny z takim filtrem, jest wyposażony w technologię IWS, czyli Intelligent Water System. Tak w skrócie, ekspres komunikuje się z filtrem, w którym znajduje się chip RFID przy pomocy protokołu NFC, dzięki czemu korzystanie z tego filtra jest praktycznie bezobsługowe, bardzo łatwe. W ekspresie do kawy znajdziemy jeden układ wody, jedną pompę, która jest bardzo wysoko wydajna, bardzo trwała, precyzyjna. Jest w stanie współpracować z systemem PEP, czyli Pulse Extraction Process, który jest bardzo wymagający. Znajdziemy tutaj też jeden termoblok, jak to u Jury. Jura korzysta z termobloków przepływowych i ten termoblok wespół z zaawansowaną elektroniką tego ekspresu jest w stanie utrzymać temperaturę wody na stałym poziomie od początku do końca zaparzania, co jest szalenie istotne ze względu na finalny smak naszego espresso. Od frontu na ekspresie znajdziemy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,8 cala. Jest to kolorowy wyświetlacz, na którym są wyświetlane propozycje kawowe, animacje, dzięki którym korzystanie z tego ekspresu jest bardzo łatwe. My komunikujemy się z ekspresem przy pomocy 6 przycisków, które znajdują się po jednej i drugiej stronie wyświetlacza i te przyciski są zlicowane z tym wyświetlaczem w kolorze obudowy wyświetlacza, dzięki czemu to wygląda naprawdę elegancko. Do komunikowania się z ekspresem służy nam jeszcze pokrętło pary wody. Jest to pokrętło, które zastępuje bardziej zaawansowany wielozawór dostępny w ekspresach, które mogą przygotować kawy mleczne za dotknięciem przycisku. Tutaj takiego efektu niestety nie mamy. Musimy ingerować w trakcie przygotowania kawy mlecznej, bądź też w trakcie przygotowania kaw lungo. Musimy otworzyć, a później zamknąć zawór pary, zawór wody, tym właśnie pokrętłem. Tuż pod ekranem znajduje się wylewka kaw czarnych, podwójna. Możemy w tym ekspresie przygotować 2 kawy czarne równocześnie. Regulowana, ma regulowaną wysokość, maksymalnie 111 mm, a więc szklanki do latte macchiato raczej nam się tutaj nie zmieszczą. Możemy przygotować w tym ekspresie cappuccino, ponieważ tuż za tą wylewką, w tej wersji ekspresu najnowszej EC, centralnie umieszczony znajduje się spieniacz. Spieniacz w wersji HP1CX3 to jest taki prosty spieniacz, który potrafi przygotować tylko i wyłącznie aksamitną, kremową piankę mleczną do naszego cappuccino, do naszego espresso macchiato. Na samym dole ekspresu znajduje się zespół tacki ociekowej, w skład którego wchodzi pojemnik na odpady o maksymalnej pojemności 16 porcji, blenda, tacka ociekowa z pokrywą, z aktywną ilością kontroli popłuczyn w tej tacce. Na samym dole ekspresu znajduje się zespół tacki ociekowej, w skład którego wchodzą pojemnik na odpady o maksymalnej pojemności 16 porcji odpadów, blenda i pojemnik na popłuczyny wraz z pokrywą, z aktywną kontrolą ilości popłuczyn w tym pojemniku. W ekspresie do kawy Jura E6 EC znajdziemy 2 zakładki ustawień, ustawienia pielęgnacji i ustawienia ogólne. W ogólnych ustawieniach znajdziemy wybór języka, czas wyłączenia po ostatniej zrobionej kawie, automatycznego wyłączenia, ustawienia twardości wody, ustawienia jednostek, czy mają to być jednostki metryczne czy imperialne, nazwa produktu, czy ma być wyświetlana, czy tylko sam obrazek, sam piktogram, tryb inteligentny, czyli tryb, w którym ekspres będzie uczył się o nas przez pewien czas, a później sam podmieni nam kawy na ekranie głównym na te, które najbardziej lubimy, które najczęściej wykonujemy. Licznik produktów, reset do ustawień fabrycznych, wersja oprogramowania. W ustawieniach pielęgnacji możemy uruchomić programy płukania systemu kawy. To jest program automatyczny, który tak czy tak wykonuje się za każdym razem, gdy uruchamiamy ekspres. Czyszczenie ekspresu tabletką czyszczącą z olejków kawowych raz na 180 zaparzeń bądź też raz na 80 przepłukań przy wyłączeniu ekspresu. Tutaj mamy pasek postępu. Płukanie systemu mleka to jest przepłukanie kilkoma kroplami wody ze zbiornika przez układ wody spieniacza. To zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. Jest to bardzo prosty program, który pomaga nam utrzymać czystość w spieniaczu. Czyszczenie systemu mleka z detergentem. Odkamienianie. Jeżeli mamy aktywowany filtr, to odkamienianie, pasek postępu nie będzie postępował. Filtr, czyli też pasek postępu zużycia filtra. W tym programie też, jeżeli chcemy zrobić to manualnie, wymienić filtr przed czasem, to w tym miejscu uruchamiamy ten program wymiany filtra i informacje na temat codziennej pielęgnacji ekspresu do kawy Jura E6 EC. Aby ustawić produkt w ekspresie do kawy Jura E6 EC wystarczy przytrzymać przycisk z nim związany przez więcej niż 2 sekundy i wybrać opcję ustawienia produktów. Możemy zmieniać moc kawy, ilość wody przepływającej przez kawę, w kawach lungo również ilość wody przepływającej bypassem, temperatura w zakresie niska, normalna, wysoka oraz czas spieniania mleka dla kaw mlecznych. Sercem tego ekspresu do kawy jest duży, opatentowany przez Jurę moduł zaparzający z regulowaną pojemnością komory zaparzania od 5 do 16 gramów zmielonego ziarna na jedną porcję kawy, więc w przypadku kawy doppio czy też kawy cappuccino extra shot możemy zużyć na taką kawę aż 32 gramy zmielonego ziarna. Ta kawa będzie niesamowicie esencjonalna. Jeżeli chodzi o procesy, które wspomagają procesy zaparzania, IPBS, czyli inteligentne wstępne zaparzanie, inteligentna preinfuzja, inteligentna ze względu na to, że jej parametry zmieniają się w zależności od zaprogramowanych wartości i czynników zewnętrznych, system PEP, czyli system pulsacyjnego zaparzania kaw krótkich, takich jak espresso czy macchiato. Ciśnienie w komorze zaparzania nie jest wtedy stałe, ale w niewielkim zakresie fluktuuje, przez co woda, która dostaje się do modułu zaparzania, jeszcze dokładniej omywa cząsteczki kawy, które się tam znajdują. Proces inteligentnego wstępnego podgrzewania jest to przepłukanie układu kawy do wnętrza ekspresu przed przygotowaniem kaw krótkich, po to aby nie narażać ich na wytracenie, na utratę ciepła przed dostaniem się do filiżanki. I tutaj taka szybka uwaga, zawsze wygrzewajcie Państwo porcelanę przed przygotowaniem kawy. Dodam jeszcze, że ten moduł zaparzający, który został tutaj zainstalowany, to jest moduł z technologią 3D, czyli z takim ułożeniem kanalików, który zapewnia jeszcze dokładniejszą perkolację ciasteczka kawowego, dzięki czemu finalny smak i aromat naszego espresso jest jeszcze lepszy. Ekspres do kawy Jura E6 jest szeroki na 28, wysoki na 35 i głęboki na 45 cm. Dla kogo taki ekspres jest dedykowany? Ten ekspres jest dedykowany w miejscach, gdzie pije się dużo kawy czarnej, gdzie pije się kawę czarną mocną, ma większy moduł zaparzający i od czasu do czasu też pije się jakieś kawy białe. W momencie, gdybyśmy chcieli przygotować dużo kaw białych przy pomocy takiego ekspresu, uciążliwym może się stać fakt, że jest taka konieczność, abyśmy byli przy ekspresie w trakcie przygotowania kawy białej, otwierali i zamykali ten zawór. Jeżeli chodzi o ten ekspres, mimo wszystko trzeba pamiętać, że jest to ekspres Jura. Jest to ekspres, który jest bardzo dobry jakościowo. Jeżeli rozważaliście Państwo zakup ekspresu innej marki, pamiętajcie, że czasami warto przełożyć jakość nad troszkę wyższą funkcjonalność. Te ekspresy zostają z nami 15-20 lat. My w serwisie obsługujemy takie ekspresy. Po przeserwisowaniu one nadal świetnie służą swoim właścicielom, przygotowują bardzo dobrą kawę. Bardzo Państwu dziękuję za zostanie ze mną do końca, za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej na temat tego ekspresu, macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu z nami pod tymi numerami telefonów. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania z dziedziny ekspresów do kawy i kawy. Wymiernym i takim bardzo dużym dziękuję, oczywiście docenionym z Państwa strony, za przygotowaną przeze mnie pracę byłoby to, gdybyście to nas wybrali na dostawców Waszego ekspresu, akcesoriów czy też kawy. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. Do następnego filmiku. Przygodę z ekspresami do kawy rozpoczęliśmy w 2000 roku. Od tego czasu sprzedaliśmy i przeserwisowaliśmy dziesiątki tysięcy ekspresów, sprawiając, że poranki setek tysięcy osób stały się przyjemniejsze. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem dwóch pionierskich marek ekspresów do kawy – Jura i WMF. Doradzamy na etapie zakupu, pomagamy na etapie eksploatacji. Setki ton kawy, które przez nasz magazyn trafiły do Państwa domów, możemy zaliczyć do popularyzowania i rozwijania kultury picia kawy w Polsce. Co możemy dla Państwa zrobić? Dostarczymy ekspres bezpiecznie kurierem następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia gratis. Równie szybko dostarczamy kawę, akcesoria i detergenty do pielęgnacji. Co najważniejsze, służymy rzetelną i merytoryczną poradą przed, w trakcie i po zakupie. A taka porada potrafi być bezcenna. Dlatego zachęcamy do wybrania nas jako Państwa kontrahentów.